Cześć wszystkim, jak się macie z tej strony, Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek z Zagrajmy FIFA 14 Ultimate Team i kolejny odcinek z otwierania paczek. Tym razem mamy 10 paczek po 15 tysięcy, czyli duże złote paczki premium, dwa razy więcej kart niż w złotej paczce premium, jedna dodatkowa karta rzadka. Zawiera 24 karty zawodników i karty jednorazowe, co najmniej 20 złotych, w tym 7 rzadkich. Jedziemy z tym koksem od razu, bez zbędnego pierdolenia, jakby to powiedział Rojo Patryk Rojo-Rojewski. Tak, cytuję znanych youtuberów, ale czasami trzeba, czasami to pomaga. Może zdobyć Ashley Cola w wersji za AS Romy. Ma Vuba, środkopomocnik defensywny. Mam go czy nie mam? Nie, whatever, nieważne. Yusupov, środkopomocnik defensywny z Dynama Moskwa. Witaj w klubie. Ashley Cole w tym wydaniu z AS Romy, witaj w klubie, bardzo dobry obrońca, trafia do Serie A i możliwe, że będę go używał w składzie, ponieważ ma naprawdę wysokie statystyki. I co my tu mamy? Kontuzje, kontrakty, trening wykopy, trening strzelania, modyfikacja SPO na SP, tego nigdy za wiele. To warto zbierać. Hanover 96. Tych stroje, no niestety mam już te stroje i tak to właśnie bywa z FIFA i z otwieraniem paczek, które i z tym, że jak się ma dużo kart w klubie, czasami FIFA i serwery nie orientują się, że któraś karta już jest duplikatem. A wtedy robi się takie coś, takie bum i nie macie w fucie. Tak, co my tu mamy? O, te stroje są takie oczojebne, po prostu połączenie zielonego z czerwonym to jest masakra. Środkowy obrońca Natali, tempo niesamowite, Diego KPL 8, o Alaba, Alaba idziesz na listę transferową od razu bez zastanowienia. Diego KPL 88 tempa, możemy go próbować sprzedać, mam sporo miejsca na liście transferowej. Reszta żegnam, do widzenia, do zobaczenia, do dupy jak było w jednym kawale. Kolejna złota paczka, premium duża. Za 15 tysięcy monet, mam jeszcze trochę tych monet. Nie mam na co ich wydawać w sumie. Nie mam nikogo na myśli, nie mam nikogo do kupienia. Składy mam właściwie skonstruowane. Ashley Cole po raz drugi! Ale trafienie, Haddad, SPO, francuski, no ciekawy. Raugio, 72 napastnik. Jaka to liga w ogóle jest? Liga de Brazil. Podobno Liga de Brazil ma gdzieś, słyszałem, być wycofana, chyba na jakimś filmiku Jacoba, w którym zaczynał grać FIFA World, ktoś mówił o tym, że Liga de Brazil ma zniknąć z FIFA, pewnie tracą licencję albo coś takiego, więc dopóki są, trzeba się cieszyć. Witaj w klubie. Ashley Cole po raz drugi, zobaczcie, nie wykryło go jako duplikatu, lądujesz na liście transferowej. Elano, SPO. Spar, o tempo ma masakryczne, do demonów szybkości można by go rzucić, żelawić. Już w tym, w Bolton Wanderers, czy jak się nazywa ten klub? Hull City, o właśnie, pomyliło mi się całkiem. Ziva Louis, ja cię mam, już w Atletico Madryt, wróciłeś z powrotem z wypożyczenia, żelawicz, jesteś słaby. Nic ciekawego, strzelanie, główki. Alonso się sprzeda, oczywiście, nie ma problemu i żegnamy się z tą paczuszką, ale dwa razy pod rząd Ashley Cole, nie wydaje wam się to dosyć dziwne? Znaczy no, 85 overola to nie jest taki dobry zawodnik, tylko niestety w lidze angielskiej był tanim zawodnikiem, a w lidze w Serie A zobaczymy. Kakao, kojarzy się z Kakao. Też jest duplikatem i znowu wyjebka. Jak ja to kocham po prostu, nawet sobie nie wyobrażacie. Kakao, czyli ja cię w klubie mam. Dobra, Kakao, ty jakie tu masz tutaj? Trzy gwiazdki takie, wzrost przeciętny. Jak na napastnika? Nie, a ten za wolny. Badeli, chyba cię mam, jesteś za wolny. Alvarez, SPO. Ty, witaj w klubie. Inter Mediolan. Robinsonada, głowa, strzelec, ściana. Tam Kovacic. Walker, pójdziesz się, sprzedasz się.
Kowacic, środkowy pomocnik, no 4 gwiazdki słabszej nogi, ty się sprzedasz. Raczej. I stroje Manchesteru, no mógłbym je sprzedać, ale to... Nie będę się bawił w handlowanie strojami. Jeszcze aż takie, szczególnie, że te nie są jakieś drogie, bo ich jest dużo na rynku, więc... Ze srebrnych, o, można... Ze srebrnych można trafić. Przynajmniej paczka numer 4. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, bo to jest... 7 zostało, to, czyli zostaje mi jeszcze 6, czwarta paczka z rzędu. Fernando Torres z Zebina. Gdybyś nie to, że jesteś tani, to bym się cieszył. Jose Carlos, prawy skrzydłowy. Jak na skrzydłowego tempo trochę słabe. Kondycja zespołowa to się przyda na pewno. Robinsona da wszystkie cechy, a sobie wezmę. A co tam? Może kogoś nafutruje kręgosłup. Raifanzen, Raid, Tosić. A sprzedam cię, bo ty jesteś z Maikon. Sprzedasz się. Vossen, napastnik. A taki o. Piąta paczuszka. A co mi tam? Skrytel Al-Jadier. 183 cm wzrostu. Po 3 gwiazdki. Ła. Można próbować sprzedać. Xavi Torres. Facio, środkowy obrońca. Gdyby nie tempo. Kontrakty sobie wezmę. Leczenie, dribbling, wszystkie cechy sobie mogę wziąć. FC Barcelona, czy ja mam ten strój? Mam już ten strój, więc no cóż. I znowu wyjebka. Denerwujące to jest. Mogłoby to jakoś inaczej komunikować, że to jest karta duplikatem, a ten strój spróbuję sprzedać Barcelony. Skrtela mam, sprzedam. Mikel San Jose. Nboa, no spróbuję Nboę sprzedać. Bramkarz. Helms, no Helms, jakie ty masz staty? 4 gwiazdki, słabszej nogi. A to witaj na liście transferowej, reszta out. Paczka numer 6, oto przed nami. Żadnych informów na razie tu nie widzę i bardzo, bardzo źle. Inan, Kameni, Schulz, Amaya, Salata. Wzrost spory, tylko że tempo takie mocno, mocno przeciętne. Główki. Petrobas, South African, Wigan Athletic, Wales Sarsfield, Inan. No Inana mogę sprzedać. Kana, środkowy obrońca, Lazio i to jest Albania. No, zaraz spróbujemy, miejsce nam mam. Najwyżej pójdzie za jakieś na Quixel, jak się nie będzie drogim obrońcą. 15 tysięcy monet, paczka numer 7 przed nami. A w niej Messi, Ronaldo i Ibrahimowicz od razu koło siebie się trafiają. Ja wam to mówię. Pizarro. No blisko było. Gabulow, bramkarz Dynamo Moskwa. Guerrero, napastnik Corinthians. Marcelo Grohe. Harnik, prawy pomocnik. Już jest Stuttgart. 4 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek. A niech tam. Lista transferowa. Fernandinho. Ja ciebie mam gdzieś tam. Wiem to na pewno. Wszystkie cechy bramkarz. Wszystkie cechy zawodnik sobie zatrzymam. Pizarro. Z powodu tempa jesteś do niczego. I Serie A. Lepszy, nic takiego ciekawego. W tej paczce się nie trafiło. Paczka numer 8. A w paczce numer 8 Gareth Bale. Nie, Koke.
też może być. Vermeer, bramkarz Ajaxu. Ale chyba rezerwowy, bo Silesen chyba tam rządzi. Vermeer w 13 miał swoją kartę Team of the Season, nawet mi się trafiła. No. Schieber, Manuel, De Boer. Kopanie piłki, strzelanie, Tippeligaen, Liga Ukraińska, Neville. Jest duplikatem cholernym znowu. Wkurzające jest to wywalanie. Zróbcie coś z tym i ej, jakiegoś patcha wypuśćcie czy coś, żeby wszystkie karty, które są duplikatami, faktycznie znajdowały się po stronie duplikatów, do jasnej cholery. Nie wierzę, że tego się nie da zrobić. Hoylet, Koke, lista transferowa, coś się z wami zrobi, sprzeda się was, a reszta out. Bo się wkurzyłem. $15,000 monet na kolejną paczkę i oto uwaga, uwaga, emocje rosną. Przedostatnia paczka w tym odcinku, a w niej Colocini. Wow, Lucas Piazon już w Chelsea. Ale ja już go chyba mam w Chelsea, ale nie wiem. Colocini. Jesteś duplikatem? Nie, nie jesteś. Barto, Leandro Castan, Eduardo, Shakhtar, Caballero w Manchesterze City. No ciebie tam na pewno nie mam. Dlaczego Caballero poszedł do Manchesteru City? Lucas Piazon, czy ja cię mam w Chelsea? Tak, już mam cię w Chelsea. Więc pójdziesz na sprzedaż. Jak mi się załaduje ta cholerna FIFA. Lucas Piazon. Prosto z ligi holenderskiej trafiasz. O, tempo sobie wezmę. Tempo, o. Rubin Kazan, Borussia, Mönchengladbach, Mönchengladbach, whatever, jak się to czyta. Cholera, nigdy nie mogę. Ta druga Borussia, będę mówił. Fajny strój nawet, ale jednak żegnaj. Stałem paczkę. Stałem cholerną paczkę złotą. W złotej paczce dostałem paczkę. A w tej paczce będzie Messi, Ibra, Ronaldo, Gareth Bale i Neymar. I Robin i Błaszczykowski. Blisko. Ta sama strona boiska. Można być Rensing, bramkarz. Szkoda, że bramkarz. Ruben. Kondycha. Cieszymy się bardzo. Modyfikacja, też się cieszymy. Logo Spurs, stroje. Tosić znowu. Zabaleta. I Błaszczykowski. Reszta spaduwa. Wywalać, uciekać. Ta paczka nie jest już dostępna. Mam jeszcze paczkę złotą. Chyba zwykłą. I oto w darmowej paczce nam się trafia Williams i Jill, mocorniczy, Liga Williams jest niezły, Lucas Mendes, Ado Den Haag i nic ciekawego. To jeszcze tak sobie na dokładkę, paczkę zwykłą za 7500 monet, a w niej Ashley Cole po raz trzeci w tym odcinku. To było coś ciekawego. Carrick, środkowy pomocnik. Tak o, Thiago. Też tak o. Duchesne, Joffran. Johnson, prawy pomocnik. Valbuena. I Hoylet. I reszta na sprzedaż. Na szybką sprzedaż. I to by było tyle w odcinku z otwierania paczek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie łapkę w górę, tylko łapkę w górę. Cholerna dykcja. Trzeba by było nad tym popracować. Więc pozdrawiam was wszystkich serdecznie i do zobaczenia i cześć. Pa, pa.